Kawał dobrej roboty, podsumował dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu Robert Piątek podczas uroczystego oddania kolejnej drogowej inwestycji. Przebudowanej drogi powiatowej na odcinku Burzenin-Strzałki jezdnia została znacząco poszerzona, położono chodniki, wykonano nowe przepusty. Jednym zdaniem, przebudowa była kompleksowa. Zarówno wzmocnienie nawierzchni poprzez dostosowanie do odpowiedniego tonażu, mamy odpowiednie szerokości jezdni przede wszystkim, bo przedtem mieliśmy tutaj zaledwie 4 metry jezdni, teraz mamy 6 metrów poza terenem zabudowanym, 7 tutaj w terenie zabudowanym, więc naprawdę szerokość umożliwiająca spokojne poruszanie się zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych, ale przede wszystkim mamy również odwodnienie. Na całym odcinku wykonane są rowy, wykonany jest również remont przepustów istniejących, oznakowanie poziome, pionowe, elementy chodników, na których stoimy, przede wszystkim zjazdy na wszystkie posesje po kolei, czy też na skrzyżowaniach drog z drogami gminnymi. Mamy pełen zakres kompleksowej przebudowy, i co myślę, że spowoduje, że przez najbliższe kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt bym powiedział, lat będziemy mieć spokój z ewentualnymi naprawami tej drogi. Szanowni Państwo, skoro jest wola, żebyśmy rzeczywiście wszyscy brali udział w tym, to jak najbardziej. Zapraszam radnych, zapraszamy inne osoby, natomiast na koniec zarządcy typowo terenu i gminy i powiatu dokończą tego dzieła i będziemy mieli wtedy inwestycję zakończoną. Skoro nam przyszło zakończyć to przecinanie, w takim razie tym symbolicznym przecięciem kończymy inwestycję i udostępniamy kolejny odcinek drogi do użytku. Oddając tą drogę, chciałem bardzo serdecznie podziękować Radzie Gminy z panem wójtem, ale również chciałem podziękować Zarządowi Powiatu Sieradzkiego, jak i radnym powiatowym, bo to są też trudne decyzje w podziale budżetu, jak i w inwestycjach, gdzie tak naprawdę na całym powiecie te inwestycje są bardzo konieczne, praktycznie dla każdego radnego, dla każdego mieszkańca, tam gdzie mieszka, każda inwestycja jest najważniejsza, a trzeba zawsze dokonać wyboru. I te wybory nieraz są trudne. To jest bardzo ważna inwestycja, dlatego że część tutaj od gminy Burzenin w kierunku Strzałek i dalej w kierunku Złoczewa to jest droga powiatowa. To jest droga, która łączy dwie gminy, gminę Burzenin i gminę Złoczew. Dlatego z punktu widzenia samego powiatu to jest bardzo ważna inwestycja i to jest główna droga, gdzie mieszkańcy dwóch gmin, ale również i powiatu sieradzkiego po tej drodze najbardziej będą uczestniczyli. Dziękuję serdecznie całemu zarządowi powiatu, na ręce tutaj pana starosty. Dziękuję wszystkim radnym powiatowym, a w szczególności radnym powiatowym, którzy reprezentują naszą gminę i nasz okręg, ponieważ na pewno ich głos, ich starania zaowocowały też tym, że taka inwestycja się w naszej okolicy pojawiła. Duża inwestycja, sporo osób na otwarciu, wszyscy się cieszą, ale pan chyba szczególnie, bo to pańska gmina. No, ja się cieszę, ale przede wszystkim cieszą się mieszkańcy i te osoby, które korzystają z tej drogi, a naprawdę ruch jest w tym kierunku dosyć duży, bo prowadzi ta droga między innymi do S8, więc jest to naprawdę bardzo ważny odcinek dla naszej gminy. Tym bardziej się cieszymy, że tak jak wspomniałem wcześniej, jest to efekt prac, które są pracami wieloletnimi i mówimy tutaj o perspektywie 7-8 lat wstecz, kiedy już rozpoczynaliśmy rozmowy, że są potrzebne prace dotyczące przebudowy tego odcinka. Mam nadzieję, że to jest kolejny odcinek, nie ostatni, ponieważ trwają w tej chwili kolejne prace projektowe, jeżeli chodzi o drogi, między innymi powiatowe, gdzie nasza gmina deklaruje swój udział po to, żeby można było w przyszłości mówić być może o pozyskaniu środków i realizacji właśnie tych kolejnych niezbędnych odcinków.
Inwestycja była realizowana przez 14 miesięcy w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8 300 000 zł. Gmina Burzenin dołożyła około 2 milionów złotych, powiat sieradzki wyłożył 3,5 miliona. Całkowity koszt zadania wyniósł 13 700 000 zł.